W tym odcinku pokażę, co znajduje się w zestawie prototypowym Raspberry Pi PicoBoard. Pierwszą rzeczą jest płytka stykowa. Na płytce znajduje się 830 złącz, do których możemy wpiąć moduły i pojedyncze elementy, jak również dołączony zestaw przewodów. Przewody są o różnych długościach i kolorach i znajduje się ich aż 65 sztuk. Następnym elementem jest moduł zasilający, który możemy wpiąć do płytki stykowej. Moduł może być zasilany przez zasilacz ze złączem USB, jak również przez zwykły zasilacz ze złączem DC z napięciem od 6,5 V do 12 V. Moduł wpina się bezpośrednio do płytki stykowej. W taki oto sposób. Kolejnym elementem w zestawie jest moduł Prototyp Pi Plus z taśmą, która jest o szerokości złącz GPIO w Raspberry Pi wersji B+. Sam moduł Prototyp Pi Plus można wpiąć bezpośrednio do płytki stykowej, a następnie po wpięciu do płytki stykowej możemy wpiąć taśmę do modułu. Wszystkie te części to zestawy stykowe, do których będziemy podłączać pozostałe moduły i elementy elektroniczne oraz samo Raspberry Pi. Następnym elementem jest zestaw rezystorów. Zestaw, który jest ładnie zapakowany i podzielony według ich wartości i rezystancji, dzięki czemu będzie nam łatwiej znaleźć odpowiednie rezystory wśród tych wszystkich wartości. Jak widać, każda wartość rezystancji rezystorów jest zapakowana w oddzielny woreczek. Jest to bardzo wygodne i jako jedyny sklep botland.com.pl, przynajmniej z tego co wiem, pakuje w taki sposób właśnie rezystory. Jest to naprawdę bardzo fajne i łatwo tym zarządzać. W zestawie prototypowym znajduje się również zestaw 30 diod LED o różnych kolorach. Następną diodą w zestawie jest dioda RGB, dzięki której będziemy mogli świecić we wszystkich kolorach. Kolejnymi diodami w zestawie są diody prostownicze, które nie świecą jak pozostałe diody, ale posłużą nam przy jednym z projektów, które przygotujemy. Kolejnymi elementami są przyciski typu Tag Switch. Są to małe przyciski, które możemy znaleźć w wielu naszych urządzeniach domowych, jak na przykład tunery i tym podobne urządzenia. Następnym elementem jest cyfrowy termometr, który komunikuje się szyną OneWire. Następnie w zestawie znajdziemy 5 tranzystorów NPN. Następnie mamy przekaźnik zasilany 5 V, dzięki któremu możemy sterować napięciem 230 V. Znajdziemy również transceptor jednokanałowy do separacji układów elektronicznych. W zestawie znajduje się również wyświetlacz LCD. Jest to wyświetlacz dwuliniowy po 16 znaków na linię. Cały zestaw będzie miał już polutowane wszystkie elementy i golpiny, więc nie będziemy potrzebować nic lutować.
Następnie w zestawie jest również moduł z czujnikiem odległości, dzięki któremu będziemy mogli zmierzyć odległość od 2 do 200 cm od danej przeszkody. Kolejnym elementem jest buzzer z generatorem dźwięku, za pomocą którego będziemy generować dźwięki. Ostatnim elementem w podstawowym zestawie Raspberry Pi Pico Board jest serwomechanizm wraz z zestawem ramion. Dotychczas prezentowałem podstawowy zestaw prototypowy Raspberry Pi Pico Board. Przygotowaliśmy również dodatkowy, rozszerzony zestaw prototypowy, w którym znajduje się kilka dodatkowych modułów. Pierwszy z nich to moduł czujnika ruchu. Moduł taki możemy znaleźć na przykład w systemach alarmowych. Kolejnym elementem jest moduł cyfrowego barometru. Barometr ten już opisywaliśmy na naszym portalu, lecz przybliżymy Wam go raz jeszcze i wykorzystamy go do jednego z naszych projektów. Następnie znajdziemy w nim odbiornik podczerwieni na 36 kHz. Kolejno w zestawie znajduje się również tranzystor unipolarny, zwany również MOSFETem, dzięki któremu będziemy mogli regulować wyższym napięciem. Ostatnimi elementami w zestawie poszerzonym są dwa mini silniki. Nie zabrakło również sterownika silniku, za pomocą którego będziemy mogli sterować tymi oto małymi mini silniczkami. Tak prezentuje się cały poszerzony zestaw prototypowy Raspberry Pi PicoBoard.pl. Oczywiście do zestawu prototypowego będziemy potrzebować Raspberry Pi. Możemy użyć swojego starszego modelu A lub B lub zakupić model B+, który zalecamy do zestawu prototypowego Raspberry Pi. Ze względu na większą ilość port złączy GPIO oraz 4 złącza USB oraz mniejsze zużycie prądu. Tak prezentuje się cały zestaw prototypowy, za pomocą którego nauczymy się sterowania urządzeniami za pomocą złącz GPIO w Raspberry Pi. Zestawy możemy zamówić w sklepie botland.com.pl, a dla naszych czytelników mamy również kod zniżkowy 10% na zakup zestawu. Więcej informacji na naszym portalu.